środę, 15 marca. Witam Was, drodzy, serdecznie. Pozdrawiam z Katowic w imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. A hasła biblijne, które mają nam towarzyszyć przez ten dzień, znajdujemy zapisane pierwsze w psalmie 117. Łaska Jego jest można nad nami, a wierność Jego trwa na wieki. Oraz drugie, z drugiego listu świętego Pawła do Koryntian, pierwszego rozdziału. Błogosławiony niech będzie Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec miłosierdzia i Bóg wszelkiej pociechy. Drodzy, kiedy jesteśmy na różnych szlakach naszego postnego, pasyjnego pielgrzymowania, to staramy się na różne sposoby reflektować Boga w naszym życiu. I te dzisiejsze fragmenty pokazują nam niektóre Boże cechy, niektóre Boże przymioty, które jakże odróżniają Boga od drugiego człowieka. Bo wiemy dobrze, że z naszej ludzkiej perspektywy czasem różnie to bywa z miłosierdziem, łaskawością, wiernością. Czasem drugi człowiek potrafi nas zawieść, potrafi nas skrzywdzić, nawet nie ze złej woli, ale czasem z powodu naszej grzesznej natury ranimy się, krzywdzimy. Nie jesteśmy w stanie charakteryzować się w pełni tymi cechami. I przez to też cierpimy, przez to też czujemy niekiedy osamotnienie, ale właśnie w takich chwilach, na takich zakrętach życia, na takich pustynnych odcinkach tej naszej drogi za Chrystusem, staje Bóg ze swoją niezmiennością, ze swoją wiernością, a przede wszystkim ze swoją miłością. I to na Bogu możemy polegać w różnych sytuacjach naszego życia, bo człowiek potrafi zawieść. Człowiek czasem nie jest w stanie przynieść takiej pociechy, takiego wsparcia, jakiego byśmy chcieli, potrzebowali, ale na Bogu zawsze możemy polegać, bo Bóg jest wierny. Bóg o nas pamięta, a przede wszystkim Bóg nas kocha. I kiedy czytałem te dzisiejsze fragmenty, to brzmiała mi w uszach pieśń, jedna z moich ulubionych, ze śpiewnika ewangelickiego, numer 660. Bóg wierny jest, w ojcowskim sercu tym nie mieszka fałsz ni kłam. Bóg wierny jest, On w szczęściu, w razie złym, jest pomocnikiem nam. Padnijcie wzgórza, ruńcie góry, pewniejszej nie znam już podpory. Bóg wierny jest, Bóg wierny jest. Dlatego, droga siostro, drogi bracie w Chrystusie, pamiętaj, że cokolwiek się nie dzieje w Twoim życiu, przy Tobie, blisko Ciebie jest wierny, kochający, łaskawy i miłosierny Bóg. Gotów wciąż udzielać nowych łask, jak śpiewamy w innej pieśni, ale przede wszystkim gotów nieść swoje wsparcie, swoją pociechę, gotów nieść Ciebie na swoich ramionach. I tej pewności, tego trwania w Bożym ręku na ten dzień, który rozpoczynamy, ale także na każdy dzień życia Tobie z całego serca życzę. Zostańcie z Bogiem, dobrego, błogosławionego dnia.